Największy Polak od czasów odzyskania niepodległości. Piłsudski, Anders Morze, Burkomorowski, oni wszyscy byli wielcy, ale mają na swoim koncie dobre decyzje, jak i złe. Pozwolę sobie wysunąć swoją kandydaturę jest pewien polityk, który był szanowany zarówno przez narodowców, jak i przez socjalistów. Kazimierz Sosnkowski. Posłuchajcie. Urodzony 19 listopada 1885 roku w Warszawie Pochodził z rodziny szlacheckiej wywodzącej się z Podlasia. Jego ojciec był inżynierem, chemikiem, piastował funkcję kierownika warszawskiej probierii. Był również dyrektorem Towarzystwa Muzycznego w Warszawie. Matka Kazimierza Sosnkowskiego również pochodziła z rodziny szlacheckiej. Ojciec Sostkowskiego nie prowadził żadnej działalności niepodległościowej, lecz Kazimierz został wychowany w patriotycznej atmosferze. W domu kultywowana była pamięć o jego stryjecznym dziadku Ignacym, który w wojnach napoleońskich dosłużył się wytutty militari. Po śmierci ojca matka wychowywała Kazimierza samodzielnie. Podejrzewany przez władze carskie o przynależność do nielegalnego kółka samokształcącego otrzymał z zachowania niską ocenę dostateczną, przez co nie mógł uzyskać matury w Warszawie. Z tego powodu przeniósł się do Petersburga. Maturę zdał ze złotym medalem, co było niemałym osiągnięciem dla ucznia, który do wspomnianej szkoły chodził jedynie przez rok. Do Warszawy Powrócił w 1904 roku. 13 listopada wziął udział w manifestacji na Warszawskim Placu Grzybowskim, zorganizowanej przez Polską Partię Socjalistyczną w ramach protestów przeciwko przymusowemu wcieleniu Polaków do wojska rosyjskiego w związku z wojną z Japonią. Bojownicy Polskiej Partii Socjalistycznej, ochraniający demonstrantów, starli się wówczas z Carską Policją i Kozakami. Było to pierwsze od czasu Powstania Styczniowego starcie zbrojne z zaborcą. Pod wpływem tych wydarzeń Sosnkowski postanowił wstąpić do PPS-u. Dlaczego właśnie do Polskiej Partii Socjalistycznej? Bo to była jedyna siła, która nie bała się walczyć faktycznie, militarnie z Rosjanami. Narodowcy tylko krzyczeli, a faktyczne działania podejmowali socjaliści, a Sosnkowski był w duchu rewolucjonistą i właśnie chciał walczyć. Zresztą ta tendencja będzie u niego widoczna do samego końca II wojny światowej, a nawet po niej. Od początku 1905 roku rozpoczął aktywną działalność niepodległościową. Wkrótce jego tropem ruszyła carska policja, co sprawiło, że musiał udać się do Galicji. Przez pewien czas mieszkał w Krakowie, gdzie próbował nawiązać kontakt z Józefem Piłsudskim. Do pierwszego spotkania mężczyzn doszło w lutym 1906 roku w Lwowie. Podczas zjazdu doszło do rozłamów w partii. Z którego wyłoniły się dwie organizacje PPS Lewica i PPS Frakcja Rewolucyjna złożona z Sympatyków Piłsudskiego, kładąc nacisk na antycarską działalność bojową. Jak się domyślacie, we frakcji rewolucyjnej, tam gdzie był Piłsudski, był również Sosunkowski, był to początek ich wieloletniej współpracy. Sosnkowski trafił do tajnej szkoły bojowej w Krakowie na sześciotygodniowy kurs ćwiczeń z bronią, musztry i dywersji. Został zastępcą komentanta Okręgu Warszawskiego Polskiej Partii Socjalistycznej. Jako szef organizacji bojowej PPS-u Okręgu Warszawskiego Sosnkowski odznaczał się... Znakomitym przygotowaniem i sprawnym kierowaniem wieloma akcjami bojowymi. Wśród nich były m.in. rozbicie 25 sklepów monopolowych w Warszawie, likwidacja Szpiega Wiśniowskiego, zastrzelenie w Otwocku carskiego generała gubernatora do spraw policyjnych. Kierował też organizacją podczas tzw. Krwawej Środy 15 sierpnia 1906 roku, kiedy to ataki. Bojowców na postarunki rosyjskiej policji spowodowały ich panikę i wycofanie głównych sił z Warszawy na kilka dni. W styczniu 1907 roku ze względu na wygaszenie nastrojów rewolucyjnych Sosnkowski podjął decyzję o wystąpieniu z organizacji bojowej PPS-u i wyjeździe do Szwajcarii, a następnie Włoch gdzie próbował kontynuować studia. W ostatnich dniach czerwca 1908 roku w elwowskim mieszkaniu Kazimierza Sosnkowskiego przy ulicy Lenartowicza 12 odbyło się zebranie założycielskie Związku Walki Czynnej. Przywódcą ugrupowania był oczywiście Piłsudski, zaś Sosnkowski został szefem sztabu. Po wybuchu I wojny światowej Sozunkowski koordynował mobilizację organizacji strzeleckich, zarządzaną nocą z 1 na 2 sierpnia 1914 roku. Odprawił także pierwszy patrol strzelecki, a także wymarsz pierwszej kompanii kadrowej. Sozunkowski odznaczył się w szeregu walk, kilkakrotnie z powodzeniem zastępował w dowodzeniu brygadą nieobecnego Piłsudskiego. 14 lutego 1916 roku powołano radę pułkowników składającą się z wyśmienitych nazwisk: Józef Haller, Bolesław Roja, Edward śmigły no i właśnie Kazimierz Sosnkowski. 10 listopada 1918 roku przybył wraz z Piłsudskim do Warszawy. 16 listopada 1918 roku został mianowany przez Piłsudskiego dowódcą okręgu generalnego Warszawa, zaś 5 dni później awansowany na stopień generała podporucznika. 18 grudnia 1918 roku Kazimierza Sosnkowskiego spotkała osobista tragedia. Tego dnia na grypę Hiszpankę zmarła jego córka Zofia. W styczniu 1919 roku na tę chorobę ciężko zapadł sam Sosnkowski, uraz spowodowany śmiercią córki, wywołał chorobę psychiczną u żony generała Stefani. Trafiła ona nawet do szpitala w tworkach pod Warszawą, a gdy uznano, jej chorobę psychiczną za niewyleczalną małżeństwo anulowano. Sosnkowski został mianowany wiceministrem, a później ministrem spraw wojskowych. Odpowiedzialny był za organizację i funkcjonowanie całości tyłów polskiego wojska. Zdołał przywrócić porządek na zdezorganizowanym zapleczu frontu, stosując zdecydowane, nierzadko drakońskie metody. Był m.in. projektodawcą szeregu aktów prawnych czasu wojny. Prowadził m.in. wojskowe sądy doraźne wobec osób cywilnych udało mu się opanować nastroje antysemickie w armii, zainicjował i przeprowadził budowę mola przeładunkowego w nadmorskiej wiosce Gdynia, co rozwiązało problem blokowania dostaw do Polski nabytego za granicą sprzętu wojennego w krytycznym momencie bitwy warszawskiej przez pro-bolszewicko nastawionych robotników portowych w Gdańsku jednocześnie w sierpniu 1920 roku sprawował faktyczne dowództwo obrony Warszawy był jednym z pierwszych odznaczonych srebrnym krzyżem orderu wojennego virtuti militari Lata dwudzieste miały mu bardzo miło. W latach 1928-39 pełnił funkcję prezesa klubu sportowego Polonia Warszawa, którego był zagrożałym kibicem. Obecnie stadion Polonii jest nazwany jego imieniem. W 1925 roku wsparł finansowo budowę krytej trybuny na stadionie klubu sportowego Doskobolia w Grodzisku Wielkopolskim. Często też bywał na meczach Krakowi, który kibicem był Piłsudski, stąd zresztą długoletnia przyjaźń kibiców tych dwóch drużyn. W 1919 roku zapewnił pomoc finansową dla warszawskiego Towarzystwa Zwolenników Gry Szachowej. Działalność tej organizacji wspierał także w kolejnych latach. W 1937 roku został uhonorowany tytułem honorowego członka Polskiego Związku Szachowego w 36 został pierwszym prezesem Polskiego Związku Błowieckiego. grał na fortepianie malował pisał tłumaczył poezję znał języki posługiwał się płynnie francuskim angielskim niemieckim włoskim i rosyjskim dodatkowo znał łacinę oraz klasyczny grecki od 29 roku był przewodniczącym komitetu wojewódzkiego stowarzyszenia Komitetu Dni Chopinowskich w Polsce generał Kazimierz Sosnkowski miał również swój wkład w utworzenie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie Czas wojny nadchodził jednak nieubłaganie, a kulturowa działalność trostkowskiego miała za chwilę zostać zastąpiona przez tę militarną, ale o tym opowiem jutro. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu o kim chcecie odcinek na Światowej Biografii. Zapraszam Was na Instagrama Światowej Historii, grupę na Facebooku na osi czasu oraz kanał Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć.